10 kwietnia, w 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej i 81. zbrodni katyńskiej, aby upamiętnić te dramatyczne wydarzenia, starosta powiatu kozienickiego Andrzej Jung oraz burmistrz gminy Kozienice Piotr Kozłowski wraz z delegacjami złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomniku niepodległości w Kozienicach. Tegoroczne obchody miały charakter skromny i symboliczny ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną, jaka obecnie panuje w naszym kraju.